Polskie Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy Polskiego Radia Orzysz, a w naszym studiu dzisiaj międzynarodowo, a to ze sprawą naszych gości z GORI. Witam Cię, Józef Waniszwili. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Sofia Razliczenko. Witam serdecznie. Nasi goście przyjechali z GORI, z naszego miasta partnerskiego, z którym Orzysz współpracuje od 2016 roku. Józef, czym zajmujesz się w GORI? Resek mnie odgorsi. Przede wszystkim witam serdecznie waszych słuchaczy. Czernwart Goridan, Sakartveludan, delegacja. Da zalian guicharie, bednere biwatrot, kwen zgodit, opewit tres. To jest delegacja z miasta Gori, z Gruzji i bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj u was gośćmi. Raczej chyba czym sakmie nobas, my zarmułatkę Goris municipalitet skamkie obas. Mimartuliba aris czemi sabowszubach ebis gaertianeba, kontroli. Ja reprezentuję Urząd Miejski Miasta Gori, municipalitet, czyli gminy i Miasta Gori i odpowiadam za ten kierunek edukacji. Koordynacja SUCE, kontrol SUCE, mim dinare projekt EPS, remont EPS, przeniebluw EPS. Bardziej odpowiadam za takie projekty budowlane przedszkoli. Administracja, შეისყიდვები, ბუღალტერია, ეს ყველაფერი ჩვენს გაყოფილებაში შემოდის, სულ 64 საბავშვო ბაღია რაიონში და 6000-მდე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი. Наша ответственность подлега администрация, ораз кшенковости, так такие справы. В муниципалитете мамы 64 предшколы. Oraz około 6 tysięcy dzieci. Czyli w gminie. W gminie. W gminie. Tak. Czyli Gori jest miastem sporym. Samo miasto, 50 tysięcy mieszkańców, a gmina i miasto razem 150 tysięcy. Czyli dużo, dużo większym niż Orzysz. Celiem Didi e Kalakianu, biuradu pro Didi e Kalakia, widre Orzysz. Teraz kiedy teraz w Sakmianu, pamodrul twitwirom, sam zachuris siemdek, czy mi dzirita di Sakmianu bada hobija, asetkwat, meruineoba, maus czy mi meruineoba, mewinacheoba, czy mi brandy, wazarmweb, kartul ruinos, skriala ruinos, da dziadzias. Głównym moim działaniem to jest produkowanie wina, bo posiadam własną winiarnię w Gori i mam wino gruzińskie oraz musujące wino i dziadzia, czyli taki bimber gruzyński. Okej, czyli jesteś przedsiębiorcą, a oprócz tego jeszcze samorządowcem. Anu hartuit martuolo basic, ta sebe mezarmec. Gibotor. Tak jest. Dziękuję ci bardzo. A ty, Sofia, czym zajmujesz się w Gori? Ja mam własne stowarzyszenie. Z tego powodu, że już kilka lat współpracuję z Polską, studiowałam w Polsce i już zrealizowałam różne projekty, to zdecydowałam otworzyć właśnie takie stowarzyszenie, Centrum Współpracy Polsko-Gruzińskiej. I tam piszczamy różne projekty z Polakami, częściej z Polakami, z Polską. Teraz właśnie realizujemy Erasmus+. I to będzie taka wymiana młodzieży, dzieci, Polska-Gruzja. Czyli oprócz Orzysza, z jakimi jeszcze miastami współpracujesz jako stowarzyszenie? Jako stowarzyszenie teraz właśnie ta wizyta będzie w Rzeszowie. I nie tylko, bo współpracujemy z różnymi miastami z Polski. I teraz właśnie planujemy, jak jesteśmy w Orzyszu, to planujemy napisać różne projekty dotyczące edukacji, wymiany młodzieży i tak dalej. Czyli narodowości polska i gruzińska mają dużo wspólnego. Ta współpraca jest taka owocna, prawda? Tak, tak. Żywa, spontaniczna.
tak wśród Polaków ostatnio Gruzja jest bardzo popularna. Bardzo dużo Polacy właśnie przyjeżdżają do nas, do Gruzji. Gruzini, jakie są w Polsce, jak teraz realizując właśnie ten projekt, co teraz mamy, to tego czujemy, że tutaj też Polacy są takie otwarci, tak gotowi do dyspozycji zawsze, gotowi do współpracy i tego nam brakuje tyle. Jak już jesteśmy w Polsce i realizujemy te projekty, to czujemy, że to nie jest tylko jeden projekt i zawsze jest chęci do dalszej współpracy. Fantastycznie. Wrócimy do ciebie, Josep. Wspomniałeś, że jesteś samorządowcem. Miałeś tutaj okazję, będąc od 5 dni w Orzeszu, przyjrzeć się temu, jak działa nasz samorząd, jak działa tutaj ta nasza struktura. Jakie masz wrażenie, jakie masz spostrzeżenia? Co ciebie zaskoczyło? Co ci się spodobało? Rokurs sahsenet kwan tuit martolo bez armoatgent, ta ma interesem skoni się chetule bebira, rody se tuko polone ci hartra, mogec ona tra, reti gaoc, titra gans choe panachet, czuan stuit martolo bebszoris. Mogę się nept, czy no, faktycznie te chlawi trzeb tym gdzieś gaula, stromelist kwen da chlawi to ciu zachuty, czyli my jako Gruzja, jako kraj, właśnie jesteśmy na tą drodze, gdzie Polska była 20-25 lat temu. Czuję tu zalian już na lowanie, tylko nie mam odstyle wizgazy Jerewa. Da, na mojej drodze, jest to samo gali tu kochana, zakartelo tu z Poloneti. I my martule bepsi, romeli cukwe, gaulili kakuta, nacadija ukwe, zakartelo tu z Dla Gruzji polskie doświadczenie jest bardzo ważne i Polska jest takim dla nas dobrym przykładem, jak trzeba się rozwijać, jakie reformy trzeba zrealizować, żeby właśnie osiągnąć ten cel, co Gruzja teraz ma przed sobą. Dalian, uratrywa z akcją do momcąc mocowej infrastruktury, jak to tak ma od ksebi, skwerebi, pasadebi, sahurawebi, sewerodysac Warszawy, dan młody odit, kwęsken, gzat, dawinache, colis rezerwory, piromericzem, negawalgo, turme, jest rowaris, rodysac na leki modis, jest irec chyba gza, da, gadadi, sam salekurep sida, jest cali, filtre, bo rojmy ma się arsiewides, gamuna bolkwida, małne minarewebi. Bardzo mi się spodoba infrastruktura, drogi. Obserwuję właśnie, jak wyglądają fasady, dachy. Jak jechaliśmy na przykład z Warszawy, z lotniska do Orzesza na drodze, zauważyłem takie rezerwuary wodne, oczyszczalnie ścieków, filtracja. To dla nas jest nowością, takim wyzwaniem i jestem bardzo ciekawy, jak to wyglądało i właśnie zadałem dużo pytań o tym temacie. A sobie am cire da mokale wizytis dros, aga sobie dawina cherom sakma odganu tarebole, soplis me urne obat kwentan, da upro dziritadat mekanizacja getebs am dziritadam dzime sakme, no czwentana caris giret kma unda, magram my pikropro za kartelog uprometat zaciroeps, kada jaragiba sami martulowi, co byliśmy urnowaś. Jeżeli chodzi o rolnictwo, to Gruzja, to w Gruzji jest jeden takim kierunkiem najbardziej rozwiniętym, a patrząc tutaj, że jest technologia takie dobre, wszystkie technologie rolnicze, że to na pewno to potrzebujemy i mi tego, to nas bardzo brakuje. I tak obserwuję i się staram jak najwięcej się dowiedzieć, jak u was to się to działa. Mogli to pewnie magali te sarebi polonety dan. Magrama da sobie dawam matep tu polonelebs mogindebat huinis da enebis zaula da bevenachiobis zaula za to argastavlot. Dużo mamy od was na, że nauczyć i jeżeli Polacy będą chcieć, jak na przykład produkować wina, a jak się zajmować winorośli, to z przyjemnością podzielimy z naszymi doświadczeniami.
A co będzie pierwszą rzeczą, którą zmienisz na obszarze edukacji po tej wizycie u nas? Co ciebie tutaj zainspirowało, jeżeli chodzi o właśnie edukację, twój rewir? Tkwenni za tema raki aris ganatle bar raspi kropti czueni ganatle by systema zeta brajkim ap irueli rasnet się culidit da mung suruli gekne bodat rom się gecualat tkwen sko anasi. Czuń sa bosz uba lepsze, gocmy chodycho. Tak, przedszkola. Irueli liksime me upi krop się zaculeli da srulat kapitaluri remont evia czasat arebeli sa bosz uba lepsze. Dres dreobit ჩვენ არ გვაძლევს ბიუჯეტი იმის საშუალებას, რომ ძირეულად ჩაუტაროთ რეაბილიტაცია უმეტეს საბავშვო ბაღებს, თუმცა რამოდენიმეში დასრულდა, რამოდენიმე საბავშვო ახლა შეიძლება, მაგრამ მაინც პირველ რიგში მე ინფრასტრუქტურაზე გავაკეთებდი აქცენტს, რომ ბავშვები იყვნენ კარგ გარემოში. Przede wszystkim uważam, że najważniejszym wyzwaniem dla nas jest infrastruktura, budynki i takie warunki, przestrzeń dla dzieci. Nie mamy, na przykład budżet nie daje nam nas możliwość, żeby remontować, czyli renowacje, rehabilitacja wszystkich budynków, ale to jest kwestia, co najbardziej priorytetna i tak najbardziej potrzebna. Mhm. Josep, to jest twój pierwszy raz w Polsce? Pierwsze. Tak, pierwszy raz. A jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy zobaczyłeś to, ten kraj, to państwo? Sieni pirueli, sztabeć dile parogori iqo, rodzice cesko ane nache. Faktycznie, czym tu jest poloneczki pirueli, to magram me ugli qos Latwii dan, da didi schoba wernache, asem egono Latwii, aši vormet, kim denat gwa, w serce ori ქვეყანა ერთმანეთს და ორივე ქვეყანა ძალიან ვაფასებ. Მართლა უკვე. Так, jestem w Polsce pierwszy raz, ale żonę mam z Latwii i jak to będąc tutaj, jak myślałem, że jestem w Latwii, bo jest tu są dużo podobieństwa. Kobiety są podobne? Kalebim Arjen, czy oni wskazy? Ki. Tak. Czyli jak w domu? Ale i się Krzysztof Rogorcach. Ki. Dziękuję Ci bardzo, Josebie, za tą wizytę. Bardzo jest nam miło. Zapraszamy. Na pewno ta nasza współpraca Orzysko-Goriowa będzie trwała jak najdłużej. Mam nadzieję, że będzie można pozyskać infrastrukturalnie jakieś środki budżetowe. Jest nam bardzo miło, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością tutaj na Polanie Kultury. Zalien didi matlobami dagit hatrom gamona hetro, ta monac ilobami ret czwęstrawa delgada cemasi, a imedi maksrom kagrzel deba tanem szrom loba gursa da oży szori sarert infrastrukturuli projekt itzkan horciel deba, am sekskot subuk projekt eptanertat, ta czwęstu się stedi pati wiaris rom zgadzkoń kmas pinslobt. Pirikit, my მოუხდი მადლობას მასპინძლობისთვის, ზოგადად ქვეყანაში, მასპინძლობისთვის დღეს სტუდიაში, რომ დაგვითმეს დრო და რადიოდან მივესალმეთ ჩვენს მეგობარ პოლონელ ხალხს. Dziękuję bardzo. Odwrotnie, to my jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy zaszczyt być dzisiaj obecny w Polsce. Dziękuję za zaproszenie, za ten czas i za możliwość, żebyśmy opowiadali o naszej wizycie, o naszych wrażeniach i dziękujemy bardzo za gościnność. Dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Matlopa się chodrystwis, ty się saobrystwis. Dziękujemy. Dzięki. Szanowni słuchacze, mała zmiana w naszym studio. I teraz witam serdecznie Tamarę Lursmanaszwili. Dzień dobry. Tamara, przedstaw się i powiedz nam, co robisz w Orzeszu. Tawic Aradkiny, tak ujtchal, trzy sekety w Orzeszu. My war Tamar Lursmanaszwili, da par mas oblebeli, romelic musiał zabawszy bachszy, da ak bimqopebi treningze, romelic kuja inkluzjuri ganatlebi zdanerko skolepsa da bagebszy. Nazywam się Tamara Lursmanaszwili, jestem w Polsce w ramach projektu. To jest szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, edukacja łączająca w szkołach i przedszkolach. I to szkolenie odbywa się, szanowni słuchacze, w Dąbrówce, w lokalnym ośrodku wiedzy i edukacji. Tak, tak jest. Tak? Szkolenie trwało 5 dni.
Chuti drega krzel dat kwenny treningi. I w tych szkoleniach brali udział nauczyciele gruzińscy oraz nauczyciele polscy. Kartuel da polonili mas oloblebi rabde monacili opaschon. I kartuel da polonili mas oloblebi rabde nam projekcie monacili opaschon. Interesuje mnie, Tamaro, jak ta współpraca pomiędzy wami się odbywała, jeżeli chodzi o nauczycieli. Ta nam szom loba mas oloblebi szoris rogor z Adimarta, kwenny się paseba. Ta widan... არ ვიცოდით რა დაგხვდებოდა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში პირველად ვართ და მოლოდინებს გადააჭარბა იმდენად ძალიან კარგი ურთიერთობები დავამყარეთ ტრენერებმა შემოგთავაზეს აქტივობები, რომლებმაც უფრო და უფრო დაგვაახლოვა ერთმანეთთან ქართველი და პოლონელი მასწავლებლები. Przyjeżdżając nie tutaj w Polsce, nie widzieliśmy, jaka będzie sytuacja, jaki będzie na przykład, jaki będą trenerzy, ale jak już zaczął projekt, to od razu byliśmy pod wrażeniami, bo nasze kolegi, koleżanki z różnych szkół i przedszkoli są takie otwarci do współpracy, że bardzo dużo się nauczyliśmy dzięki właśnie tej współpracy. Ertmanets gamuziaret gamotsdilebebi, romelit zagvekhmareba momaval mushaobashi, samushao processhi. Podzieliliśmy z naszymi doświadczeniami i to będzie na pewno pomocne w naszej pracy już w przyszłości. Uczyliście się na temat edukacji włączającej, tak? Czyli takich integracyjnych zespołów klasowych, rozumiem, tak? A na przykład mi martuleba, rogorska obiega, i o inkluzjuri ganatleba, a da integraj republi za klasebie. Tak było. Jakie są różnice w organizacji tej edukacji włączającej w Polsce, a w Gruzji? Rekan schowy bebidaj na chyt, bo on nie sobie sakartolo szoris. Am მიმართულებით თუ საერთოდ? მიმართულებით. Ბევრად მოწესრიგებულები არიან მასწავლებლები და აქვთ გარემო შექმნილი იმისათვის, რომ ბავშვებმა უკეთესად იგრძნონ თავი, ვიდრე ჩვენთან. Jeden taki najważniejszy, to co zauważyłam, to są takie warunki dla pracy, dla nauczycieli, co teraz jest w Polsce, a niestety jaką mamy my. Dalia Momedzona, szkoła Romelszic Wychawit, Sadat Gajsna, terapeuli Otachy, aktualne buli dawci i mi dobrom. Ცნობრომ აქ მაქსიმუმს აკეთებენ ბავშვებისათვის, რომლებსაც ჭირდებათ ჩვენი დახმარება. Dzisiaj na przykład byliśmy w Okartowie na otwarcie takiej sali rehabilitacyjnej i byłam pod wrażeniem, u was mają takie opieki, takie dzieci potrzebujące specjalnej takie troski. I macie takie bardzo dobre warunki, aby zrobić wszystko, żeby dziecko z potrzebami takimi specjalnymi czuli się dobrze. A jeśli zapytam o liczebność zespołów u was klasowych, a u nas? Ja cię chyba raudeno pas klas sheet końca te czuńsioris. Skolepsi, odstachuty bałszy aris maksimum i magram parepsi, odnaumety, radganec, araris sakmarisi, bałszy bibitalian beuri kłosta, a mi to odstachut chantachan wadżarbe ptholme. W szkołach 25 uczniów, a w przedszkole trochę więcej, ze względu, że dzieci są więcej ilości i po prostu musimy przyjąć do grupy. Czyli więcej niż 25 osób jest w zespole przedszkolnym, tak? No zachód, a tam jest medialist, sabośpach się chodzi, kurczokowiek. I jeden nauczyciel na taki zespół? Erti masz aulebeli, Alice? Masz aulebeli, to masz aulebeli, sam obstajeli. Tak, i asystent. Tak, i asystent pedagoga. Czyli to szkolenie będzie dla was przydatne w dalszej pracy waszej? Bo Tamara, jesteś nauczycielką od ilu lat? Sien masz aulebeli, haram, deniz, i spał szoptan. Menul dan szwitzlam, deb sabał szobarsi. Amet abze, otchitan chod, otchod. 07. A teraz obecnie pracuję 4-letnimi dziećmi.
Ale jak długo pracuje w szkole Tamara? Amdeni Hanirecko musiał opt. 14 lat. 14 lat, no właśnie. I czy to szkolenie w Dąbrówce u nas, w ośrodku, lokalnym ośrodku wiedzy i edukacji, przyda ci się, Tamaro, w twojej dalszej pracy, jak wrócisz do siebie, do Gori? Kamuj, a nie ptuare im co dnes raz mire, Dąbrówce z skołasi, się tylko musiałem sakmienu, bo się ukłę sakartę gorszy. Მიუხედავად იმისა, რომ მე მაქვს მეორე სამსახურიც და ვარ ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი და ბევრი რამ ვიცი ბავშვების აღზრდაზე, აი აქ აიყო ისეთი აქტივობები, ისეთი ცოდნის მიღება, რომელსაც ზუსტად ვიცი, რომ გამოვიყენე. ბევრი რამ დავინახე ისეთი, რომელიც სხვებისთვის თვალუხილავი, ანუ მე იმზე მეტი დავინახე, ვიდრე Nie patrząc na to, że mam też drugą pracę i jestem specjalistką wcześniejsza edukacja, uważam, że tutaj, co tu widziałam w Polsce i tematy, co było tam rozpowszechnione w takich szkoleniach, to jest coś, dowiedziałam się coś nowego, takiego, co jeszcze nie widziałam i na pewno z tego skorzystam, jak będę z powrotem do Gruzji w mojej dalszej pracy. No mam nadzieję, że jeszcze przyjedziesz tutaj do nas, do Orzysza. Maksimę dirąk i dawać chłodz ciamo, chłod święta nożyści. Czym jak ciamo sła i go, zalian didi sicharuli, aj micharu da ketromów diody, da e sicharuli gamiat magda, imit omrom zalian bedinieri warta, beurisum, nacherac miak, konda na nachim ciem corybis manzil. Byłam bardzo szczęśliwa, że jednak zostałam wybrana w ramach konkursu i miałam możliwość przyjechać, ale mam takie wrażenie, że to jest więcej niż oczekiwałam i bardzo jestem wdzięczna, zadowolona i szczęśliwa. To pięknie, czyli to, żeby przyjechać tutaj, nie każdy mógł przyjechać, rozumiem, tak? Nie, konkurs. Tak, to był taki konkurs i czyli wyjątkowi grała. Nauczyciele przyjechali. No, gdy potrzebowali miejsca, ale by chciało chodzić, im to konkurs jest dzisiaj, tak jest. Wspaniale to słyszeć, że mamy tutaj takich wybitnych gości. A jak pani widzi, na przykład, jeżeli chodzi o samą osobowość nauczycieli, o sposób bycia, czy ci nasi nauczyciele polscy są w jakiś sposób podobni do waszych? Raczej chyba mas ale bestem jest profesja. Z czujeni mas ale blebi tam dyna dalien skawsni pedagogebis, jak kwentan. Nacili pedagogebis, jak kwanta, aris skawseba nacilsi magram arian, gans chowy bulebic. Gaćnia winro gór mi odgęba. My zalian moment, ona kojlat kwenim pedagogis musiałoba. I to rom czujen dres konda saszualeba, tak ure budyt musiałobis proces, ta nam dulat molodineps gadać, albo im dynat kargat musiałoby. No pewnie, że nie możemy tak określić ogólnie, jak jaki, na przykład, jakie nauczycielki i tak dalej, ale no, różnica oczywiście jest, ale szczególnie ocenując pracę nauczycielki, to jestem pod wrażeniem, bo jak oni pracują, ile serca kładają w pracy, to dla nas jest takim dobrym przykładem i byli tak miłe zaskoczeni wszyscy z naszej delegacji, i dużo trzeba od was się nauczymy. Minda dała ma to jest rom, am trends urtier to bepsi, imde na ciągu guarda jest manetirom, owel drewt stilobdit, trend quest aula polonuri sitwebi, gogonepses aula kartuli sitwebi, quest aura jest manetan trends pjobli urenas. I jak mieliśmy właśnie szkolenie, to w trybie to się starałam, ja osobiście się starałam, żeby nauczyć kilka słów po polsku, a Polacy się starali, żeby nauczyć gruzińskie słowa i aha, my się staraliśmy, żeby nawet między sobą rozmawiać w takich trochę ojczystych językach. I czego się Tamara nauczyłaś? Aba Michali Polondry, która jest całe. Dziękuję. Dzień dobry. Dobre. To widzenie. Sporo. Upromes mi się widzę w saubro. Więcej rozumiem, niż mogę powiedzieć. Bardzo dobry początek. Celinka, widać, jak się.
Moim gościem była Tamara Lursmanaszwili oraz Sofia Rezryczenko. Bardzo dziękuję, dziewczęta, za wizytę w naszym studio. Dziękuję za zaproszenie i za ten czas. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. Polskie Radio Orzesz.